Witajcie na moim kanale, jestem Anna. Dzisiaj chwilę będę mówiła mega cicho, bo jeszcze nie obudziłam Leny. Ale dzisiaj przychodzimy do was z poranną rutyną. Jak Lena chodzi do szkoły, więc tutaj mamy królewnę, która w ogóle przyszła do mnie w nocy i mamy bolą całe plecy. Lena, dzień dobry. Budzimy się, kochanie. Lencia, no to jak Lena nie wstaje, to robimy tak. Lencia, gwiazdeczka. Dzień dobry. Myślałam, że lalkę masz. Przynieś Natalkę ci tutaj? Nie. Ma lalkę, nie wiem, może cię kojarzy z odcinków. I ostatnio się jej zaczęła bać i wczoraj przez cały dzień się obstraszyłam lalką. Prankowała ci mama? Chodźmy po Natalię. Natalia pójdzie z nami do szkoły. Nie. Bo będę się... Więc tak to na ogół wygląda u nas. Lena próbuje się podnieść z łóżka. A ja w tym czasie idę robić śniadanie. Takie 5 minut. Lena, bo jeszcze trzeba auto odśnieżyć. No, więc ja idę robić śniadanko, Lenie. Czekam, aż ona się podniesie. I dzisiaj w ogóle jak się ubierasz w kratkę? Czy tam w kropki? Dzisiaj. Nie wiem, przeczytaj na zimę. No, Lena, ten tydzień w szkole ma taki, że wiecie, ubiera się. Wczoraj była kratka. Dzisiaj chyba jest w kropki. Ale zaraz to się... W piżamie mojej pójdziesz? No, więc ja idę robić śniadanie, a Lena się podnosi, tak? Podnosi się? Wstawaj, bąbel. Jeszcze chciałam przypomnieć, że jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie subskrypcję, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Chciałabym zaprosić jeszcze mojego Instagrama i mojego TikToka. I wpadajcie na kanał do Lenki. Ale... Więc tak, Lena ma dzisiaj dzień kropki, ma tu kropeczki, pokaż. Normalnie z nim pokazać, co będę dzisiaj jadła w szkole. Do śniadanie, proszę. Wszystko być zjedzone i dzisiaj szef kuchni poleca serek, ogóreczki, ponczuś, kanapeczka, bananek. Ja wszystkiego nie wiem, że a od czego zaczynamy śniadanie? Ej, czemu to jest czarne? Bo zawsze była ta śniadaniówka czarna. Nie była! Wczoraj ją miałam, nie była! Lena, ty już naprawdę leć się. Od czego zaczynamy śniadanie jeść? Od kanapki, kochanie. Czekaj, nie, było za 6, to dzisiaj mam spędzić dzień urodzin. Nie, czekaj, dzisiaj jest 7, za 3 dni masz urodziny. Do bawialni trzeba zadzwonić. Nie. Ej, patrz, lalka na szafie. Mama, przestań. Ja idę się ubrać. No, ale się spakować. Jestem lalką. Dobra. Bo pani powiem w szkole, że dzisiaj się wyprowadzam w dom. W domu? Ja idę się ubrać i zaraz pokażemy wam Natalię, jak wygląda. Kogo? Nie, ale mi jej nie pokazuj. No, okay? Tobie jej nie pokażę. Pokażę widzom, okej? Okay? Ale nie pokazuj mi jej, serio, bo jak jeszcze raz miałam pokazać, to serio. Dobra. Nieznamite. Dobra, ogólnie chodzi o to, że Lena chciała tą lalkę bardzo długo na odcinkach i w końcu jej się udało w jakimś challenge'u ją sobie kupić, a teraz nagle się jej boi. Pokaż ją sobie w szafie. Pokażę ją po prostu w szafie, bo ona leży też w szafie zamknięta na przedpokoju. Pakuj się do szkoły, dobra? I to jest Natalia, której Lena się teraz boi. Będziemy ją sprzedać na Vinted, więc zapraszam, jakby ktoś chciał kupić nawiedzoną lalkę. Sprzątałaś, a to znowu jest bajzer. Bierze marchewki ze szkoły. Dawaj marchewki. Karteczka pomarańczowa dzisiaj. No. W jakim przyjemnym bloku. No i patrz, jak ty robisz, patrzcie. Lena. Wyciągaj i wyrzuć. Wyrwij tą kartę. Tą. Dobra, wyrwę, a ty sobie wyrwij pomarańczową z bloku. Pomarańczową tylko jedną bierzesz? Tak, jedną panią. Tyle jem stara. Mhm. Odchudzam, czy będę starać? Odchudzasz? Odchudzam. Chodź, bo trzeba, bo musimy auto skrobać jeszcze. Szkoda, że się nie nagrało, bo Lena otwiera szafę. A tam lalka, ja takie... Dobra, lecimy. A więc dzisiaj jesteśmy trochę spóźnieni, bo jest już 7:51. Wczoraj też była 51, tak? Nie no, wczoraj 50 już byliśmy w aucie, a teraz jest taki mróz, przynajmniej tak widziałam przez balkon. Dobra, ale w 51 to nawet jeszcze przed łąkami. No dobrze, ale ja muszę zdążyć auto ogarnąć. No nie, wczoraj nie było takiego mrozu. Uj, no ale szyby są będą zamarznięte w aucie. Nic, idę ogarniać auto. Może was gdzieś postawię w tym aucie, zobaczymy, czy się uda. Widzicie? Mam całe zamarznięte auto, już sobie osnę. Ej, dobra, nic nie nagrywałam, bo po prostu bardzo, bardzo szybko musieliśmy jechać i tak się trochę spóźniliśmy. Leny już ze mną nie ma, bo już no, nie miałam czasu, powiedzmy, nagrywać. Bo dojechaliśmy 8 na parking, teraz jest 8:06. Chcieliście kiedyś właśnie taką rutynę podczas szkoły i ja naprawdę chciałabym to wam fajnie nagrać, ale my naprawdę, kiedy Lena idzie do szkoły, my nie robimy za wiele. Po prostu się budzimy, ja robię śniadaniówkę, ona się ubiera i wychodzimy. I to jest cała rutyna, bo Lena na przykład nie je śniadań przed szkołą, bo ona nie lubi iść rano śniadań. Tak wiecie, od razu po przebudzeniu, ja też na przykład nie jem od razu.
razu po przebudzeniu. Ja teraz sobie przyjdę do domu, wyjdę z pieskami, zjem i normalnie bym poszła jeszcze spać, bo dla mnie to jest taka godzina do wstawania ciężka, ale dzisiaj jadę gdzieś po prostu dzisiaj. No muszę być na 10:30, więc dzisiaj sobie już nie pośpię raczej. Teraz jadę do domu, sprawdzam jeszcze tylko, czy nie mam paczki, bo strasznie pilnuję tego, żeby tych waszych paczek od was się nigdzie nie zgubiła. Moje auto się teraz ogrzało, ale jak jechałam, no po prostu i tak mi łapy zmarzły, nos mam cały czerwony. Nie chcę już takiej pogody, już chcę wiosny, chcę ciepełko, żeby było. No ale nic, jadę do domu, no i jadę po psiaki po prostu, żeby one... Chociaż nie wiem, czy będę chciała chodzić, bo moje pieski są ciepłolubne i nie lubią jak jest zimno. Trzeba wyjść, bo żeby się załatwiły mi. Tym bardziej, że Chloe ma jakieś problemy od wczoraj w nocy z brzuszkiem i już miałam piękną podłogę w łazience po prostu dzisiaj. Więc jadę po pieski i jeszcze chciałam, póki jestem w aucie i mogę sobie na spokojnie porozmawiać. To tak, powiem wam, nie wiem, czy ja tego przed chwilą nie mówiłam. No właśnie, mój mózg o godzinie 8 rano jeszcze śpi, ale dlatego ja wolę nagrywać takie rutyny, na przykład podczas świąt czy właśnie, czy nawet jakiegoś wyjazdu na weekend, no bo robimy więcej, wiecie, wtedy się wstaje, robi się śniadanko, można coś sobie obejrzeć, herbatkę wypić. I tak dzisiaj było troszkę lepiej, bo Lena wczoraj położyła się spać o 18, słuchajcie. Położyła się o 18, w środku nocy przyszła do mnie do łóżka, jeszcze mnie skupała, potem o 6 rano znowu poszła do siebie do łóżka, więc dzisiaj wstała bez problemu, bo na ogół, jak ona się, wiecie, położy późno, bo powiedzmy o tej 23, 24, no to rano się nie chce wstać i po prostu jest marudzenie, muszę ją gonić, żeby się ubrała, dzisiaj wstała ładnie, ubrała się. Tylko są ta lalka, ona się tak boi tej lalki. Przedwczoraj mi ją już przyniosła i powiedziała, że mam wziąć sobie tą lalkę do pokoju. Powiedziałam, że jej nie chcę, bo sama się jej wystraszyłam, jak ona stała w kuchni. Ja zresztą mówiłam na tamtym odcinku, że ta lalka jest przerażająca, ale no uparła się, no to teraz nie chcę tą lalkę trzymać. Natalia, bo tak się nazywa lalka, no wczoraj trochę ją postraszyłam w sobie i żałuję, że tego nie nagrałam. No potem usuwaliśmy do szafy przed pokoju i co? No i chyba trzeba ją sprzedać, bo szkoda lalki, szkoda lalki. Tym bardziej, że kosztowała chyba 150 zł z tego, co pamiętam, a jest znowu w stanie nowym. Nie wyrzucimy jej, ale trzeba ją opchnąć, bo no bo Lena autentycznie się jej boi i dzisiaj przed wyjściem to samo ona otwiera szafę, żeby wyjąć kurtkę i się wystraszyła. No i nie mam tego nagranego, niestety. Dobra, nic, ja tutaj już nie gadam i jadę do domu po pieski. Idziemy na spacerek? No kogo wyszczekać? Więc tak się chodzi z moimi dwoma pieskami, za mną się gryzły. I zaraz po prostu sobie tutaj puszczę, ja wolę chodzić tutaj na tyły, bo one mogą się wybiegać trochę, załatwić, poszczekać na siebie. No i w tych chwilach zawsze dzwonię do Agnieszki, bo ja sobie lubię porozmawiać z kimś jak, no jak chodzę z psami, w ogóle lubię rozmawiać jak idę do sklepu z pieskami, czy sprzątam, no lubię zawsze z Agą rozmawiać. Ja zgadam trochę do was, ale nie będę tak trzymać tej kamery tutaj, bo i tak nie mam nic ciekawego mam na razie do przekazania, a jest mi zimno. No i z naszej rutyny to w sumie było na tyle. Teraz jest 9:00, chodzi, więc jeszcze się rzeczywiście na godzinę, bo potem będę po prostu nie do życia w ciągu dnia. No, moim zdaniem lepiej rutynę nagrywać, jak mówię, na wolnym albo na przykład wieczorną, bo wieczorem robimy na pewno wiele więcej rzeczy niż z rana, bo te poranki mamy takie strasznie zabiegane. To był koniec dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy wam się podoba, ale chcieliście rutynę szkolną, więc zrobiłam rutynę jakby podczas roku szkolnego. Na sam koniec oczywiście chciałabym pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, a jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś być pozdrowiona w kolejnym filmie, wystarczy skomentujesz tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Olę, chciałabym pozdrowić Nadię, chciałabym pozdrowić Lenę, chciałabym pozdrowić Julkę i na koniec chciałabym pozdrowić Igę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, jeżeli takie odcinki mi się podobają, to koniec w ciapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji i wpadajcie na kanał do Leny. A ja widzę z wami się jutro. Pa!